The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. No i co? Kontynuujemy naszą przeprawę. Może tym razem uda mi się coś więcej zdziałać w tym tunelu. Zobaczymy. Jak to mówią, bez ryzyka nie ma zabawy, co nie? Zobaczymy, czy tym razem uda się pokonać tego wielkiego kloca, który tam jest. Przecież nie wiem, czy akurat dobrą rękę mam na niego wybraną. Bo akurat jak on był ogień, a ja mam też ogień, to takie średnią opcją się wydaje. Ale zobaczymy, zobaczymy. Okay. Jak ktoś tak dopiero co powoli wstaje, to to jest dobre. No dawaj. Nie? Okej, okay, lecimy dalej w takim razie. Póki co nie zużyłem ani jednej... chciałem powiedzieć ampułki, ale to jest... nie ampułka, to jest ogniwo. Ani jednego ogniwa, które mnie leczy, nie zużyłem. Oby tak pozostało. No i już oczywiście okazję do gardy. Udało mi się zmarnować jedną. Tak, pewnie! Zaszarżyć może jeszcze w tą beczkę. Dobra, to zużyję ogniwa. Mnie aż zabolało, serio. Okej, okay, z tej wysokości nie będzie damage'a, to mi się podoba. Tutaj coś mam? A, jedną sztukę, dobra. Gadać. O kurde, no chować. Grupcia właśnie, który jest tam chodzi. Mnie rzecz biorąc tak irytują takie tacy mini bossowie, bo to jest mini boss, który tak naprawdę dopóki go nie pokonam, to się nie będzie. To będzie się cały czas tutaj pojawiał. Jak go już pokonam, to go tu nie będzie. Ale sam fakt tego, że on to w ogóle jest, trochę irytuje. A dobra, YOLO. Spróbujmy go ominąć. I co się kryje dalej? Serio, to jest Stargazer? No wy se raczycie chyba jaja ze mnie robić. Wstawaj, 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 wstawaj. Nie wierzę, tutaj jest tak blisko mu Stargazer! Zrobię tą gardę! Dobra, teraz akurat trzymałem gardę trochę za bardzo. Ej, no nie wierzę! Serio, tu był Stargazer! Jak ja nie lubię takiego czegoś. Już
końcowe miasto w ogóle, to jest, jak się nazywa ta lokacja. Chodź gnoju, walcz! Okay. Trochę przegiąłem, przyznaję. Ha, where moja garda? Za wcześnie. A, garda trzymam. Dobra, z niego trzymam. Ładnie. Dobra. A, perfekt garda szmato. Nie. Jest! Odbijemy się. Nie, ładnie spudłował. A, gardasz mam. Błoń. No dawaj, jeszcze jeden cios. Jest, elo. Amulet tragarza. Okej, okay, domyślam się, co to będzie dawało. Materiały specjalne. Ale to jest fajne, bo akurat odzyskałem sobie trochę tych okruchów przez cały kształt. Amulet tragarza. Tak, zwiększa limit obciążenia. Marionetki maszerowały. Ostatni swój krok oszczędzały na bagno beznadziei i cmentarzysko marionetek. Dobrze, okej. Okay. I teraz ładujemy się. Jest? Nie ma. No właśnie. Dobra, 11 minut. These bodies. Could they be from Moonlight Town? Whoa, did puppets do this? Dobre pytanie. No, cokolwiek się w tym mieście zadziało, raczej nie było to szczęśliwą historią. Brawo ja, naprawdę, brawo ja. Wszystkie typy są słabe, a ja oczywiście zamiast walnąć ich mieczem i ich rozwalić w parę sekund, to ja się będę wygórniał po prostu z tą ręką legionów. Ale serio, jak na razie najbardziej mi Hagina będzie przekonuje. Tamta lina marionetka. I nie dlatego, że dużo grałem w Sekiro i trochę ciężko mi się bez tego haka obyć, ale po prostu najlepszy jest póki co. Postrzepiły. Okej, okay. Dwa przejścia. Jedno tu, drugie tam, no to idziemy tu. Aha, dobra, nieważne. Jest jedno przejście, bo tutaj nic nie ma. Jest coś schowane? Nie, tu bym się mógł schować. Schować, zapędzić w koźruka, nie schować. Dobra. Podniosłem gardę, gro! Ledwo się... Aha, okej, okay, czyli ja tutaj musiałem znaleźć. Dragon rozśliwiającego Ergo. No dobra, może nie musiałem, ale no... Padłem. Motyl? Dwa motyle! To jest jeden. Pół księżyca, to mi się podoba akurat. Nim? Też, okej, okay. To ulepszało mi broń z tego co pamiętam. Chyba do plus 6, to był ten lepszy kamień, tak mi się wydaje. Ale tutaj nic nie ma, tu jest powrót chyba. Też na górę. Zobaczmy co się kryje tutaj. Jest jakiś grób. 3. Co jest tutaj? Przewodnik po księżycowym mieście.
Księżycowe miasto to najniżej położona część kratu, w której pątnicy przygotowują się do swojej podróży. Od kiedy święty Ewangeliko napotkał anioła o jednym skrzydle i założył kościół, stało się ono znane jako miejsce, z którego pielgrzymi zabierani są kolejką do katedry i przygotowują się do wyruszenia. Gdy Andreus został wyznaczony na kapłana, był u szczytu swojej reputacji. W tamtych czasach Krat był tylko ubogim miasteczkiem na prowincji, jednak Andreusowi to nie przeszkadzało, poświęcił się opiece nad ludźmi. Powiada nawet, że powrócił sam święty Frangelico. Księżycowe miasto aktywnie wspierało kapłana w jego dobrych uczynkach, a jego mieszkańcy działali wspólnie ku sprawie szerzenia Bożego Słowa. Decyzję o przyjęciu z zewnątrz alchemików i wskrzeszenia Kratu podjęto w księżycowym mieście. W końcu to tam narodził się Krat, jaki znamy obecnie. Ówczesna kolejka została zastąpiona przez linową, a niepozorna wioska przez miasto przyszłości. Lecz nasze wartości pozostają niezmienne. Tak jak anioł otulił świętego Ewangelika swym skrzydłem, gdy ten zaniemógł na mrozie, tak dziś powinni sobie pomagać ludzie. Miejsce położone poniżej wszystkich innych, księżycowe miasto, jest świadectwem trwałości tej cnoty. Aktualnie to jest świadectwem chyba rzezi, tak mi się wydaje. A nie, dobra, wróć. Tego to jest świadectwem cały Krat, a nie tylko to miasto. Okej, gdzie jestem? Nie ma, widziałem cię. Posmakuj ostrze. Że się błyskawicznie wypłukuje po prostu z tych ogni. Znaczy, to jest akurat... A, okej, okay, dobra, to jest normalnie po tej stronie, tylko po prostu przyszedłem, okej. Okay. Znaczy, to jest akurat bardziej głównie wina tego, że tu nie ma innych możliwości leczenia się, jeżeli właśnie to... ...ogniwem. Kurde, mam nadzieję, że w kolejnych upgrade'ach za kwarc jest opcja, żeby sobie... Kurde, z nim gdzie iść? Żeby sobie... móc ładować te ogniwa nie tylko rozładowane, ale też w o jasny szlak. No to żeby się załatwił teraz. Dobra, czekaj. Stop, stop, stop. Najpierw rzucacze. Pewnie jeszcze supporty sobie zapali. Dobra, nie, czego? Ładuj się. Ty? Może być jeszcze szlak, no. Ochrona pod wysoki. Zajebiście, akurat się przydała. No niewiara po prostu. Ja ten baszczywy kurz by mi teraz nie pomógł tak naprawdę. Nie było sensu go w ogóle wykorzystywać. Dobra, spróbuję zdzidować po prostu przez ten most. Czy tam dalej będzie ta dziura, to jest pytanie. Bardzo ładnie. No ty szmato! Nie wierzę po prostu! Podniosłem gardę, zanim zaczął na mnie szarżować. Dlaczego gra nie uwzględniła tego, że podniosłem tą pierdoloną gardę? Ale mam przynajmniej 5 ogniw od razu. Kurwo jebana! 4 ogniwa, niestety. No ale dobra, ci tam zostali, czyli nie dołączą. Tyle dobrego. Okej, okay, przedmioty do użycia. Czekaj, może tak, zamiast tej lampy, bo jest póki co trochę jaśniej. Nie, czekaj. Nie, bo mam to wolne miejsce. Co my tu mamy? Mam tutaj termity, 5 sztuk. Dobra, no to zabawimy się trochę. I własną bronią tak naprawdę. Okej, dobrze, co? Pięknie. Okej. A, makler! Nie ma tak łatwo. Jak już garda wejdzie, no to masz przejebane.
zmiana. Zdychaj. Zyskujemy ergo. Jedną sztukę, ale... Jak działa akurat tą słowa? Okruch gwiazdy, czyli pewnie też okruch dostałem wcześniej z nich. A, pięknie! Inteligentne zarządzanie oznaczeniem. Serio? Okej, myślałem, że będzie się dodało normalnie na ten. Rozwalić, no ale dobra. Co jest tutaj? Standardowy odporny na korozję przetworni. Okej, czyli będzie pewnie ktoś, kto atakuje korozją. Skoro mam taką opcję do wsadzenia sobie bohatera, no to pewnie za chwilę się i takowy przeciwnik pojawi. Aha. Mogę stąd wyjść w ogóle? Na pewno nie. O dziwo, nie mogę tego zniszczyć, co jest dziwne. Tu jedyne przejście, jakie jest. A, czekaj, mogę wyskoczyć przez okno? A nie, nieważne. Jest upaczony i za dźwignię, tutaj nie zauważyłem. Chcę przejście po ludzku otworzyć. Więc dobrze. Okej. Jest duży plac. Przepraszam. Słowe ergo. Jakaś kolejka. Coś wyskoczy? To jest jakiś człowiek. Chyba łowca. Jaki fajny młot. Do you want to go up, child? I'm sorry, but the train isn't in service anymore. The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there never returned. I still don't know what happened, but I do know this. The cathedral is off limits forever. If you're determined to pass, you must prove your identity. Who are you? Are you a stalker? Interesting. I thought all the stalkers died when the workshop tower collapsed. As for me, I'm as good as dead. A sinner who lost everyone I ever loved. I have no right to stop someone as determined as you. Please be safe up there. Okay. Ergo szepce. Okej, już nie sprężyny reagują. Please be safe up there. Okej, czyli mam klucz. Sprawdźmy go w takim razie od razu. Ale patrzcie, czyli gdybym nie pokonał tego ocalonego, czy tak gdybym nie miał tego gestu, jak żeby się przywitać, to nie mógłbym dalej progresować. A właśnie zobaczmy tu. O, a nie, dobra, nieważne. Opis jest taki sam, tylko po prostu wygląd jest inny. Tutaj do tyłu, przedmioty kolekcjonerskie. Klucz do kolejki linowej otrzymany od rozgrzeszonej. Uruchamia kolejkę linową do katedry świętego Frangelika. Niegdyś kolejka linowa nosiła miano świętego pociągu wożącego pielgrzymów do katedry świętego Frangelika. Dziś wiedzie pasażerów do krainy umarłych. Dobra. To co? Let's go! Ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, St. Frangelico. I kid,
Frangelica. Wonderful saint. Wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of beautiful Krat. It's been my pleasure, friends. And enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. You look annoyed. What'd I do? I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Nie wiem, mnie to nawet rozbawiło. Something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets, that's to be expected, but what is that? Droga niedoli. O, z tego co widzę, to jest pełno ludzkich trupów. A to chyba taki średnio dobry znak, co nie? Co jest? A o to mu chodziło. Co jest? Oh, no idea what those things are, pal. Approach with caution. Czy to jest człowiek? Sporość na atrybuty. Znaczy, dobra, może kiedyś to był człowiek. Teraz to wygląda jak potwór Frankensteina. Z rozsadzoną głową. Mam iść chyba tam. Zobaczmy, co się kryje tu. Księżycowy kamień nowiu. Okej. Okay. Gdzie jest ta katedra w ogóle? Chyba ją widziałem. Nie wiem, jak to wygląda. Truchła są podatne na ogień i ich płyny ustrojowe też. O, to dobrze, że mam łapkę, która mi to... bardzo ładnie ustroje ogień. Ale to mi też daje ergo! Czy to są trupy, na które ktoś nałożył ergo? Może nałożył coś lepszego. Właśnie dzięki mocy erga poddał jakimś trupowi? Jeszcze gorzej powiedziałem. Kurde! Dobierz słowa do czegoś takiego. Narzędzie do awaryjnych napraw. Już trzecie! A ani jednego jeszcze nie musiałem wykorzystać. Fragment promienistego ergo. Okej, tak to możemy. Dobra, to się na pewno zawali. Okej, tam mogę przejść. Tu jest dwóch. Tam coś ewentualnie dalej. A nie, tu jest... Teraz. Okej, ładnie. Kolejny. Z braku lepszego określenia trup. Serio, co się stało z tymi ludźmi? A, dobra, tutaj się cofa na początek. No dobra. Ale patrzcie, my tutaj mamy taki... Nie mamy krwi, tylko taki niebieski jakiś płyn. Jak smar jest taki zielonawy. To widzę po marionetkach. Czyli to jest jakiś płyn bazujący na ergo, mi się wydaje. Czemu mi w przypadku tych tak łatwo wchodzą te idealne gardy? Wyświęcie Frangelico upada i wydaje ostatnie tchnienie. Opiekują się nim Boży Aniołowie. Okej. Okay. What is happening? What's their problem? Wait, their bodies are strangely altered. I don't know what's going on, but keep those eyes of yours open.
właśnie tak się składa, że mam. Ty się spal w takim razie? Okej, drugi się nie spalił, tylko bardzo ładnie podbiegł po ostrze. Tu jest! Więc słyszałem, co tam gdzie jest. Gdzie on był? Tu się gdzieś schował? Z góry raczej nie zaskoczył. Kurde, są bate. Kurde, 8000 prawie mam. No, 7,5 będę dokładny. Modlitwa kobiety. Boże, modlę się całym sercem, proszę powściągnij swój gniew na krat. Jak otuliłeś świętego Frangelika niebieskimi skrzydłami, tak ocal i nas. Jeśli nie możemy uniknąć sądu przez wzgląd nasze zepsucie, oszczędź proszę moje dziecko od swego gniewu, nie uczyniło nic złego. Błagam, wpuść moją Charlotte do nieba. Jeśli ktokolwiek znajdzie to miejsce, proszę pomódl się za nas i wiedz, że panował tu pełen desperacji. Smutek. Módlcie się wy wyczerpani. Cześć, Jesso. Módlcie się wy, którzy wyczerpani jesteście i poranieni. Okej. To jest wątpliwa eksploracja. Tego nie lubię, kończy mi się czas powoli. Takie fajne rzeczy tu się jeszcze odkrywa. A dobra, okej, okay. To jest tutaj przejście, czyli to jest taki pośrednio skrót, powiedzmy. Znaczy, gdybym się na przykład ominąć walkę pewnie. Pewnie walka, ja bym unikał walki, ona by sobie przeszła za mną. Kolejny trup. Sierniwo ognia, dobra. Okej, tam było coś... The humans? Same mind, chyba? Jeśli dobrze odczytałem ten rozmazany tekst. Jak mi się wydaje przynajmniej. O nie, czy tu będzie boss? Oj, chyba tak. Okej, okay, może jednak nie. Mamy na razie przejście. Gdzie się marynetki nam walają z tymi ciałami. O, zębaty. Co to jest? Co to jest? Widzicie tego tam z rogami? Co do cholery? A, proszę, jednak jest gościu, który napada rozkaz. Wiem, trafiłem. Dobra, tu ładuj. Jeden cios! Jeden cios by wystarczył! I oczywiście muszę nalecieć jeszcze raz. Dobra, szkoda. Szkoda tej śmierci, bo naprawdę jeden cios, a na bank tam dalej jest Stargazer. Mogę się założyć, tam dalej jest Stargazer. Dobra, nieważne. Podam je w tym odcinku, to będzie tyle. Do usłyszenia i do... Czekaj, nie to chciałem zrobić. Cofnij. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Cześć!